Dobrze. Smród twoich skarpetek po prostu mnie... Babciu, nie! Za 10! Zabiję cię, stara brukwo! Hej ty! Tak? Ty, jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego Instagrama, gdzie pojawiają się rzeczy, które nie pojawiają się na YouTubie, takie jak moje prywatne życie, co pojawi się na kanale i inne ciekawe rzeczy, to wpisz Gilatkis, a następnie obserwuj. A jeśli nie masz konta, to załóż, bo warto. Dziękuję. Hej, dzień, witajcie, z tej strony Gilatkis, gdzie ze mną Halesiak. Dzień dobry. I zapraszamy na odcinek z Granny, więc ja dzisiaj będę babcią, zobaczmy jak mi pójdzie. Dobra, wnusiu, słuchaj, nie pamiętam co miałam zrobić, twoi rodzice gdzieś pojechali sobie, muszę wziąć jakieś zielone tablety i ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale moi rodzice nie istnieją. Jak to nie? Teraz ja jestem. Adoptowałaś mnie, ale pomyliłaś mnie z kotem. Nie, to jak najbardziej jest w ten sposób, wydaje ci się tak nie totalnie. Wnusiu, słuchaj, za dużo butelek tutaj twoi rodzice mają u siebie w pokoju, albo ja mam, nie wiem czemu mam 6 takich samych koszulek. Ty chyba zapomniałaś, no, o mam sześć, mam 6 takich samych koszulek, wnusiu, u siebie w pokoju i nie wiem totalnie co tu się dzieje, kurczę, bo... No, jednak nie było ich tutaj wcześniej tyle, a ty chyba porozrzucałeś coś, tak mi się wydaje. Ja? Tak. Wydaje mi się, że porozrzucałeś coś. Właśnie tak mi się coś może wydawać, że jednak coś byś śmiał. Dobra, no. Jak ja mogę się śmiać. Ja ci popalę, jak dziadek przyjdzie, to zobaczysz. Mogę się śmiać. O co? Ty najgorszy mały... A, smrodzie, będę do mnie. Będę mógł się śmiać. Chodź tu, bo moje sterowanie jest ciężkie. Cała jesteś ciężka. Chodź do babci. Babcia dobrze, już nie pamięta, idę. Co miała zrobić przez ciebie. Tak dostała w głowę. Dobrze, idę. O nie! O Boże! Halo! Czemu ty się przewróciłeś? What the fuck? Co się babciu swoją szyją stało? Babciu, ale ja nie chcę do szafy! Nie ładuj mnie do szafy! O ty! Niedobry! No dobra, uciekłeś sobie, niech ci będzie. Powiedzmy, że ci darowałam. Babciu, powiedz mi, zagramy w kalambury? Nie będziemy grać w żadne kalambury. Babciu, jest to duże... I śmierdzi! Tak, tak! Nie mówimy o tobie! Coś ty zrobił, niedobry mały bachorze! Babciu, pobiegłówka porozbolała! Fuj! Babciu, dobra! Tak śmierdzą, czas ludzie. Zaliczyć szybki wylot z tego pokoju. Co? Babciu, dobra! Wyjmij mnie z kanapy! O! Gdzie ty jesteś? Twoja spódnica! O Jezu, jakie to straszne było! Szybko, chodź tu do mnie, ty mały niedobry! Chodź tu, ty mały! Chodź tu, ty mały! O nie! Idź sobie ode mnie! Co ty robisz swojej babci? Tak ją niby kochasz! Takie, nie kocham cię. Jak to nie kochasz swojej babci? Nigdy nie powinny tego widzieć. Dobra, ja sobie to biorę i idę sobie stąd. Bo normalnie nie powinny mnie widzieć. Brak szacunku do babci. Nie wiem, gdzie jesteś? Nie ma mnie. Zasadzka ninja! Woo! Wydupiaj mi stąd! Babciu, rodzice będą niezadowoleni. Spokojnie, babcia siusia do krzaczków. Spokojnie, babcia nawadnia krzaczki. Nie rób tego. Bo babcia nie pamięta, czy dzisiaj je nawadniała. Ile razy trzeba ci mówić, nie siusia się do krzaków? No, tutaj wnuczek nie chce mnie. Proszę bardzo, wnuczek nie chce mi pomóc. Co mi robisz? Ze schodów spadłam przez ciebie. Cholero jasna. Ja nie chciałem. Ja mam najgorszego wnuczka na świecie. Najlepszego. Wszystkie sąsiadki zawsze mówiły, że mój wnuczek to nie pra... A ja nie, ja mówiłam, broń Boże, mój wnuczek jest kochany. No jestem kochany, babciu, pobawmy się. A tutaj totalnie nie. Nie bawimy się. Pobawmy się. Pobawmy się w ninjów. Żadnych ninjów. Puf! O! Nie, babciu! To chyba będzie szybki strzał przez okno! Nie! Bum! O! Okej. Okay. Ała, rozwaliłaś mi głowę o kan! Babciu! Ten, skarpetek dziadka! Bum! A, tak, średnio. Chciałaś mnie do lustro walnąć, tak? O ty, chodź tu! To. Ja ci chciałem. Ja cię chciałem kochać. Fuj! Ja cię chciałam kochać, tak? Dobrze. Smród twoich skarpetek po prostu mnie... Za 10!
Zabiję cię, stara brukwo! To było cudowne. Nie wiedziałem, że to tak leci. Jezus. Dobrze, babcia tu musi się zająć jeszcze kwiatkami swoimi. Zostaw babcie, babcia musi... Ale idę sobie stąd. Wydaje mi się, że babciu, to czas. Babciu, znalazłem twój chiński dzbanek do herbaty. Nie, to się nie zgadza. O, znalazłem butelkę. No nie zrzucaj babci. Babcia musi tu się zająć kwiatkami. Zostaw babcię. Babcia nie pamięta już, co miała zrobić przez ciebie. Wnusiu, spokojnie. Zaraz się będziemy mogli powiedzieć. Słyszę, jak tam otwierasz jakieś zamki. Mam nadzieję, że nie docierasz do rzeczy, które... O nie! Którymi, babcia, czy ty dalej którymi dziadek zajmował się kwiaty? Na wojnie. Czy ty dalej wydupiaj mi z tym. Babciu! Wydupiaj mi z tym. Spalę ciebie i te twoje kwiaty. Żadnych kwiatów. Idź mi stąd. Błoń! No nie! Błoń! Tańcz dla mnie! Tańcz! Chodź tu, mały niedobry gnojku. Błoń! Chodź tu, gnojku. Ciepłe domowego ogniska. O nie, ona wstaje! Idę sobie na górę. Muszę posprzątać twój pokój. Nie! Tak, muszę posprzątać. Muszę posprzątać twój pokój. Ale ja lubię mój... Syfek. Ja sobie stąd idę. Nie, babciu, nie możesz. Mam nadzieję, że ty też sobie stąd idziesz. Dobra, czas posprzątać te wszystkie rzeczy, które tu są. Nie, babciu, zostaw. Tak. Czas posprzątać. Już nie ma cię tu. No, ja sprzątam swój pokój. A nie twój. Powiedziałaś, że mój. No to okłamałam. O ty. Okłamałam cię. Uaaa! Wyląd mi stąd! Co zrobiła? Babcia zaplanowała tutaj taką triki sztuczkę, a wnuczek wpadł w sidła tak instant. Proszę no bardzo. To chyba twój koniec, babciu. Babcia nie zgadza się na takie traktowanie przez wnusia. Ja się nie zgadzam na to, co ty robisz. Na co? Bo broń Boże, tutaj wszystko się... O nie! O nie! Gdzie ten klucz? Dziadek tym remontował czołgi na wojnie. To dlatego taki solidny. Zobacz, chodź, zobacz, nic ci nie zrobię, ale zobacz, co zrobiłeś z koszem dziadka. Chodź, zobacz. Chodź. Koszem dziadka? Obiecuję, że nic ci nie zrobię, zobacz, co zrobiłeś ale z koszem dziadka. Ale już mnie raz okłamałaś. Chodź, pokażę ci. Chodź, patrz, nie ruszam cię, chodź. Tu, patrz, tu jest kosz dziadka, zobacz. Odsuń się na 5 metrów. Odsuwam pod się okno, na 5 metrów. Tam pod okno, pod okno. Pod które? Tu też jest. A nie, to jest obraz, nieważne. Patrz, tu masz, tu cię nie sięgnę nawet. Chodź! Gałganie. No jest, tu masz. Tu. No i widzisz, co mu zrobiłeś? No jest. Wiedziałem, że o nie! Jak to się stało, że ja ciebie nie trafiłem? Nie wiem. Jak to się stanęło? Ale nie bój się, dziadek miał kolejne dwa klucze. Ile razy możesz mnie tym samym kluczem walnąć? Come on! Idę sobie do łazienki. Czas się uleczyć. Babciu, bo ja widziałem, że dziadek był takim fachowcem i w ogóle, ale... O, nie! Babciu! Chyba będzie lot na Marsa! Dorwać. Ale poleciałeś. Koniec grzecznego synka. O nie. Jakiego synka? Tak. Ja tu wnusia miałam. Kiedyś myślałam, że mam dobrego wnusia. Co? Babciu, wnusiu! Bo hormony moje i w ogóle. Nie. Wnusiu, chyba będzie wylot z tego domu. O nie! Tak, udało się. Żyję. O, wnusiu! To nie... o. Tak! Uff, udało się! No dobra! Mimo, że mam drgawki! Wnusiu! Wylatuj stąd! Wnusiu! Nie. O, tam jest idealne okno do lotu! O, coraz lepiej się ustawiasz, wnusiu! O nie! Co jest? Uciekł nie. mi! Szybko! Zombie! No nie! Zostaw mnie! Come on, nie robi się tak. Zostaw mnie. Babcia musi się zająć swoimi sprawami. A nie dobrze, może... a ugotujesz mi naleśniki? Nie. Masz tu patelnię twoją salatę. Nie no, w kuchni to już nie przeżyje z tobą, nie? W sensie ona jeszcze tak powo... dobra. Myślałem, że się zbagowała. Chodź tu, mały wypierdku.
Masz, babciu, szklankę, a ja idę. Uniki ninja. Idę po nową zabawkę dziadka. Idziesz po nową zabawkę dziadka? Nie robi się tak. Idę. Dobra, teraz nie pamiętam, co miałam zrobić, szczerze. Babciu! O nie, idź a sobie. A pamiętasz, jak się bawiliśmy kiedyś w ninja? Nie. Czas dupala! Chodź tu, ty mały nie... No Boże, jak ja rzucam, jak babciu, jakaś... Babciu, ale tak się rzuca! Jak jakaś... No, come on! Zaraz umrę, halo! Babcia, daj spokój! Przerwa, przerwa, stop! Babcia musi się zająć jedną rzeczą. Jedną babcia... rzeczą? Tak, babcia musi jedną rzeczą się zająć, tylko musi się tam doczłapać najpierw. W ogóle to jest dziwne, bo to są latające krzaki w ogóle. A, to okay. Swoją drogą. Ja się nie wnikam w to, nie? O nie! O nie, bo to jest tam! O nie! Co jest nie tak? Chyba właśnie... Mogę to zamknąć? Dobra, można to zamknąć. No bo ja się ogólnie poruszam jak dinozaur, nie? W sensie, wiesz. Otworzyłem taką lodówkę, nie? Gdzie są itemy. Lodówkę? W sensie szafkę i przytrzasnąłem się, jakby w sensie się zamknąłem sam i myślałem, siebie. Że to otworzyć nie mogę. Dobra, rozumiem. A, co jest? A ty co tam robisz? Ha, wnusiu, co ty sobie myślałeś? Wiesz, co jest najgorsze, ja do ciebie nie mogę zejść. Ale i tak, tak spadłeś, jest. Więc spoko, nie ma problemu, idealnie. Co ty sobie myślisz? Nie ma takiego rzucania w babcie. Nie ma takiego dobrego rzucania w babcie. Liczyłem, że dostaniesz. Nie ma tak dobrze. Babciu, słuchaj, bo dziadek, ja wiem, że był ślusarzem i w ogóle... Ślusiarzem? Ślusiarzem. Gdzie jest babcia? Babcia! O, baba, o mama. O nie! To może być dobry lot! Jusiu! O nie! Jest! Nie! To może być bardzo babciu, dobry lot dla wnusia! Babciu, porozmawiajmy! Ja nie lubię wycieczek w góry! Ja nigdy nie lubiłem wycieczek w góry! Chodź nic tu! No nie no! Jaka ta babcia jest wolna! Jest! Się nic nie da zrobić! Come on! Jak ja nie jestem tu w stanie nic zrobić, jestem taki wolny, come on! Ona chodzi i wstaje w takim tempie, że to jest jakaś totalna masakra. Tempa. Ona nie ma tempa. A to mogło być takie ładne, to nie, na czym ty się zablokowałeś? Na jakiejś barierce? Tak, na barierce. Jezu, to za porażka totalna, nie? Ja mówię, jeszcze ta energia, tobie się chyba w miarę... O, no daruj sobie, no zmień broń, się nudne robi, cały czas tym samym kluczem mnie rzucasz. Jakbym wiedział, no że jakbym wiedział, że da się tego... Że da się tym samym kluczem robić wszystko, to bym cię rzucał jednym kluczem. Jak nie rzucaj, to? Nie rzucaj. Babcia ma jeszcze obowiązki, zaraz się pobawimy. Idź sobie stąd. Jak ty dostałeś, jak rzuciłem w ścianę? No, nie wiem, no chyba nie rzuciłeś w ścianę, skoro ja dostałem, tak? Nie, no, rzuciłem w ścianę. Nie wiem, tu w ogóle... O, to jeszcze mogę wziąć ewentualnie. Boże, ja mam 30 energii cały czas. Uuu! Lot na kosmos! Babciu, ja chciałem! Czemu? Co się stało? Czemu moja kamera nagle wylądowała w szafce? Babciu, ja się chciałem zaprzyjaźnić z tobą. Nie chciałeś. A ty, tak chciałem. Dinozaur idzie. Wnusiu. Oj, śmierdzące. Nie. Wylot. Dobrze. Jestem jeszcze na terenie działki. Wylot. Jestem na terenie działki. Działkowy teren. Jestem działkowiczką. Działkowy teren. Jestem działkowiczką, tak. I ty nie masz prawa tutaj mi nic robić. Wnusiu, nie przeszkadzaj mi. O! Nie, jestem w zbyt idealnym miejscu. Uf, dobrze. O. Co sam? Nie. Co, nie? O! Dalej śmierdzisz! Umyj się w końcu. Leć, wnusiu! O Jezus, co za porażka. Jak podbiegła do mnie! Jezus, ja mam tak wolną energię, że ja skaczę na 3T. Tańcz dla mnie. Chodź tu. No chodź tu, kopnę cię. Mogę cię kopnąć, chcę cię kopnąć, dawaj tu. A nie mam już nic innego. Udało mi się nastygnąć 9 HP, nie wiem jak to zrobiłem, ale udało mi się ukończyć wszystkie zadania. Jak to? Kiedy ty? Widzisz tą twarz tego dziecka? A widzisz tą twarz tej babci? Takie... Co? A miałem ciebie rzucić już najgorzej. Wiem, że chciałeś we mnie rzucić, dlatego cię na sam koniec wykopywałem tu. Chciałem cię wykopać w ogóle na drugi koniec działki. Jakbym cię wykopał, to już bym podlał te dwa kwiatki i nawet byś tu nie patrzył. To prawda.
Cudowne. Także, moi drodzy, dziękujemy serdecznie. Komentujcie, subskrybujcie, jeśli chcecie więcej odcinków z tej gry. Może tym razem jako dzieciak, to zostawcie tak trzymałkę w górę. Skomentujcie, a pewnie coś takiego się pojawi. Trzymajcie się, bo no i pa, pa! Elko!